Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Jak przełożyć hula z jednego łokcia na drugi? Jak się zapewne domyślasz, można to zrobić zarówno przed, jak i za sobą. Ale ta druga wersja to już level hard i zajmiemy się tym w osobnym tutorialu. Tak więc przekładanie z przodu. Istotne są tu dwie sprawy. Po pierwsze, całe ciało uczestniczy w tej zamianie, czyli przekręcasz się całym ciałem z jednej na drugą stronę. Po drugie, moment zamiany należy wykonać bez ociągania się. Oto pozycja wyjściowa, czyli kręcisz hula prostopadle do ciała. Super, a teraz pamiętaj, że hula zostaje tu, gdzie jest teraz, a to, co się porusza, to ty. Przekręć się o 90 stopni tak, żeby hula kręciło się przed tobą. Aby zamienić łokcie, trzeba zrobić kilka ruchów jednocześnie. Chcesz jak najbardziej zbliżyć do siebie łokcie, dlatego przez moment będziesz kręcić na zjeżdżalni. Nie czekaj w niej jednak zbyt długo. Przekręć ramię w momencie, kiedy zamierzasz zmienić łokcie. Element drugi to skręcenie się ciała. Jak tylko złapiesz kontakt hula-łokieć, od razu przekręć całe ciało oraz ramię, aby nie było już zjeżdżalnią i ustaw się w pozycji wyjściowej, czyli hula prostopadle do ciała. Voilà! A teraz ciekawostka. Owszem, da się zamienić łokcie bez przekręcania ich do pozycji zjeżdżalni. No da się, ale to nie jest zbyt wygodne. Trudniej zbliżyć do siebie łokcie, łatwiej wybić hula z rytmu. Niemniej opcja jest i już o niej wiecie. Porozmawiajmy teraz o podstawowych błędach, które mogą przeszkadzać ci w udanej zamianie. Przede wszystkim może to być za nisko trzymany łokieć. Zauważ, że w momencie zamiany łokcie są mniej więcej na wysokości brody. Gdyby zmierzyć kąt ramię-ciało, nadal jest tam 90 stopni, ale może ci się wydawać, że jest znacznie wyżej. No i najczęściej spotykany błąd, czyli ociąganie się ze zmianą. Pamiętaj, trzeba to robić zdecydowanie i bez zbędnego kręcenia na zjeżdżalni. Kierunek ma znaczenie, dlatego warto dostrzec, w którą stronę kręcisz. Przyjmijmy, że przekładasz z lewego łokcia na prawy. W tym przypadku przestrzeń na dołączenie drugiego łokcia pojawia się tu, kiedy kółko będzie szło od góry w dół. Panuje tu zasada, że czas na dołożenie łokcia jest wtedy, kiedy hula idzie do środka, a kiedy idzie na zewnątrz, to ty również. Ostatni element, który chcemy pokazać, to jak zmienić kierunek w trakcie kręcenia. Tu dość łatwo wybić hula z rytmu, ponieważ to, co faktycznie się odbywa, to zatrzymanie i pchnięcie w przeciwnym kierunku. Jeżeli hula kręci się w przód, to hamowanie odbywa się od spodu. Podłóż prostą dłoń i pochyl się przy tym trochę do przodu, aby wyhamować całym ciałem. Pchnij hula do tyłu, wyprostuj się. Podczas kręcenia do tyłu ręka hamująca nachodzi kółko od góry i naciska je w dół. I to tyle.